Nie docenia się nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych, tylko się chce naukę zepchnąć jako w służbie gospodarki. To, co zresztą dziś bardzo mocno się akcentuje, ale właśnie papież to podkreślał, że tego nie można wykluczyć, ale jednak nauka to jest nie tylko służba sprawom gospodarczym. Że to jest coś dużo więcej i właśnie ta rola dla duchowego rozwoju narodu, tak by to można było określić. Rola uczelni, rola nauki dla duchowego rozwoju narodu. No i oczywiście też wrócił do tego tematu relacji między profesorem a studentem, mistrz, uczeń. To indywidualne traktowanie, nie jakieś, z jakiejś zbiorowości tylko. Że nie może profesor patrzeć na studentów tylko na jakąś zbiorowość, ale musi ich indywidualnie traktować.